Magda Marszałek, zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Urząd Marszałkowski wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Przekazał specjalne dofinansowania, dzięki którym w mieście utworzone zostanie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości oraz inkubator wspierający świeżo upieczonych biznesmenów. Pierwsza dotacja w kwocie 8,5 miliona złotych trafiła do Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na gruntowną modernizację zabytkowej willi Jenego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich i utworzenie w niej Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości. Dzisiejsze podpisanie umowy na ten pałacyk to jest tak pierwszy etap zakończonej walki. Od 2006 roku staraliśmy się o to, ażeby ten pałacyk stał się ponownie siedzibą przedsiębiorców. Dzisiaj podpisujemy dofinansowanie i będziemy mieli pieniążki na to, żeby go odremontować i doprowadzić go do poprzedniej świetności. W środku to jest jedna ruina, także to wszystko musi być odnowione, pobudowane na nowo. Pomieszczenia nowoczesne, z nowoczesnym wyposażeniem. Pomieszczenia, gdzie przedsiębiorcy będą mogli spokojnie porozmawiać o biznesach. Prawie 9 milionów złotych otrzymał natomiast Gorzowski Ośrodek Technologiczny, który uruchomi w mieście specjalny inkubator przedsiębiorczości zapewniający lubuskim przedsiębiorstwom innowacyjne i profesjonalne usługi. Powstanie nowoczesny inkubator przedsiębiorczości, oferując dla firm różne rodzaje usług, zarówno finansowe, niefinansowe, nowoczesne biura, strefy coworkingowe, ochrony ich własności intelektualnej, nowych pomysłów. Zdaniem prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego te dwa przedsięwzięcia mają przede wszystkim strategiczne znaczenie dla rozwoju Gorzowa, ale związanych z nimi plusów jest dużo więcej. To są bardzo ważne umowy dla miasta. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze willa Janego odzyska blask. Po drugie do willi Janego wejdzie instytucja otoczenia biznesu, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, a zaraz po wojnie to był właśnie obiekt dla naszych przedsiębiorców, dla tej sfery gospodarczej. To jest druga bardzo ważna rzecz. Trzecia, która jest szalenie istotna, to to, że Gorzowski Ośrodek Technologiczny przeniesie się do Gorzowa i tutaj będzie ten nasz gorzowski think tank przy ulicy Targowej, w naszych budynkach, które przekazaliśmy właśnie do GOT-u, będzie gorzowski think tank, to tutaj będą przedsiębiorcy rozpoczynali swoją działalność. Tymczasem, jak podkreśla członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, inwestycje w kapitał ludzki, budowanie innowacyjności i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego jest jednym z priorytetowych zadań województwa. Stąd finansowe wsparcie dla tego typu inicjatyw. Dofinansowanie tych dwóch projektów to 17,5 miliona blisko, ich łączna wartość to prawie 24 miliony. Bardzo się cieszę, że udało się wreszcie doprowadzić do finału, szczęśliwego finału. Długo nad tym pracowaliśmy, szukaliśmy modelu współpracy, jakichś rozwiązań, które pozwolą dofinansować te projekty. Cieszę się też i to chcę zaznaczyć, że w Gorzowie tych projektów tego typu w ostatnim czasie było więcej jak w przeszłości, więc dzięki temu myślę, że uda się też zrównoważyć potencjał instytucji tak zwanego otoczenia biznesu, które wspierają przedsiębiorców. Inkubator przedsiębiorczości zacznie działać jeszcze w tym roku. Remont willi Jenego potrwa natomiast 2 lata i dopiero wtedy uruchomione zostanie tam Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promuje ideę konsumenckiego patriotyzmu. Namawia, aby szczególnie w czasie epidemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu postawić na solidarność z polskimi rolnikami i kupować polskie produkty. Akcja Kupuj Świadomie Produkt Polski ma zachęcać do wybierania rodzimych produktów od lokalnych producentów i dostawców. W jej ramach wprowadzono m.in. jednolite oznaczenie, które ma ułatwić konsumentom rozpoznanie towarów wyprodukowanych w kraju. Z tego oznaczenia może korzystać każdy, kto produkuje żywność, w której jest minimum 75% składników pochodzących z naszego kraju. Czyli jeżeli mięso, jeżeli rośliny są wytwarzane w naszym kraju i produkt końcowy ma minimum 75%, każdy może ściągnąć ze strony ten znak i na swoich produktach stosować. No, korzyści są oczywiste. Klient, czyli my, wszyscy rozpoznajemy, co jest polskie i wspierając poprzez kupowanie polskiego produktu, wspieramy nie tylko naszą gospodarkę, wspieramy przede wszystkim rolników, ale też wspieramy siebie tak naprawdę, bo 1% wzrostu sprzedaży polskich produktów to jest ponad 6
miliardów złotych na rynku więcej. Według analiz ekonomistów aż 79 groszy z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeśli kupimy towar rodzimej firmy. To ważne szczególnie dziś, bo kupując polskie produkty wspieramy naszych rolników i przedsiębiorców, którzy przez panującą na świecie epidemię koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Cała Europa tąpnęła po koronawirusie. Powoli podnosimy się do góry, ale ten sektor żywnościowy w Polsce jest bardzo mocny i on będzie miał również znaczący wpływ na szybki rozwój gospodarczy kraju. Tu mówiliśmy już o pewnych kwotach globalnych, które można do gospodarki wprowadzić, ale produkując polski produkt z polskich surowców przez polskich producentów, to wydana złotówka powoduje, że 79 groszy zostaje w kraju. Jest to niebagatelna kwota. Przy produkcie zagranicznym jest to tylko 25 groszy. Jak się okazuje, Polacy po latach fascynacji kuchniami zagranicznymi zaczynają na nowo odkrywać rodzime korzenie kulinarne i doceniać ich walory. A tych jest wiele, bo polska żywność bez sztucznych dodatków i konserwantów jest nie tylko smaczna, ale przede wszystkim zdrowa. Są konkurencyjne i musimy pokazywać, że nasze produkty polskie są bardzo dobre. Wszyscy zachłysnęliśmy się właśnie restauracjami typu sushi czy z kuchnią włoską, którą jest na każdym krogu. A tak naprawdę szukając naszej kuchni polskiej, to chyba zamykamy się tylko w domu i staramy się coś tam upichcić szybko i też czasami nie zwracając uwagę, co kupujemy w sklepach. I właśnie ta fajna kampania, czyli produkt polski, pokaże też, że ten konsument będzie mógł kupować świadomie przede wszystkim, tak? I pomijam to, że wspieranie gospodarki, ale to, że te produkty będą dobre, bo te produkty możemy sprawdzić, czyli jak są produkowane. My jako szefowie kuchni sami też staramy się ujeździć przede wszystkim do gospodarstw, zobaczyć, jak ta wieprzowina, wołowina, że tak powiem, rośnie, czym jest karmiona, jaki jest następny potem ubój, gdzie to wszystko się odbywa, bo my nas to przede wszystkim ciekawi, ale my chcemy sami poznać, bo jeżeli coś jest źle na tym tak zwanym łańcuchu, to my tego produktu nie chcemy kupować. Ten produkt za chwilę będzie niedobry, konsumenci nasi to odczują i do nas już nie będą chcieli wrócić. Według badań aż 70% konsumentów przed zakupem sprawdza pochodzenie produktu, a 90% wybiera te pochodzące z Polski. Budynek po Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Bema w końcu doczeka się generalnego remontu. Właśnie ogłoszono przetarg na to zadanie. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 19 czerwca. W obiekcie, który obecnie należy do zespołu szkół gastronomicznych, utworzonych zostanie 9 nowoczesnych sal dydaktycznych i gabinetów specjalistów. W planach jest także przebudowa korytarzy i pomieszczeń administracyjnych oraz dachu. W tej informacji znajdują się dwie bardzo istotne rzeczy. Pierwsza, że ten budynek po blisko 20 latach wreszcie doczeka się remontu i rzeczywiście będzie mógł pełnić funkcję nowoczesnej szkoły. A druga informacja to taka, że dzięki tej modernizacji zespół szkół gastronomicznych staje się jednym z najnowocześniejszych centrum oświatowych w mieście. Niedawno otwarto tam nowoczesną salę konferencyjną. Za chwilę po wyremontowaniu tej szkoły 200 uczniów będzie mogło korzystać z nowoczesnych sal dydaktycznych, z nowoczesnych gabinetów specjalistów. W budynku podczas tej modernizacji przebudowane zostanie kompleksowo, można powiedzieć, wszystko. Od dachu poprzez klatki schodowe, pomieszczenia administracyjne, węzły sanitarne, pomieszczenia magazynowe. Nowe, więc będzie to nowoczesna szkoła, która będzie też przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych, więc w przyszłości uczniowie korzystający z tych zawodów, których można nauczyć się w tej szkole, wykorzystujących te umiejętności, będzie miało bardzo nowoczesny kompleks na miarę XXI wieku. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego stanęła pod znakiem zapytania. Choć chętnych do zrealizowania tej inwestycji nie brakowało, bo swoje oferty złożyło aż 5 firm, to jednak każda z propozycji znacząco przekracza zaplanowany na ten cel budżet. Magistrat na modernizację obiektu przeznaczył niecałe 14 milionów złotych, a najtańsza z ofert opiewa na prawie 18 milionów. Póki co nie ma jeszcze decyzji o unieważnieniu przetargu ani ewentualnym dofinansowaniu tego zadania. A w jego ramach na stadionie przy Krasińskiego ma powstać między innymi nowa ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa skocznia do skoków dal i trójskoku, dwie skocznie do skoków zwyż oraz dwie dwukierunkowe skocznie do skoku otyczce.
Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.